Witam Was, umiłowani moi, na kolejnej nagrywce. Dziś nagrywka z drugiej części kraju, można powiedzieć, bo z samego wschodu jesteśmy niedaleko Biłgoraja. Biłgoraja jesteśmy niedaleko. Po drodze z całej naszej wyprawy zwiedziliśmy już trochę. Ja postanowiłem pojechać takim szlakiem dębowym. Rozpocząłem może tak niestandardowo, kierując się w stronę północy. Dojechałem do Rogalina, gdzie zobaczyliśmy podobno najstarsze polskie dęby, na czele z Rusem, Lechem i jeszcze z jednym chyba Czechem. Nie chciałbym skłamać. Także te dęby, niektóre w dobrej, lepszej, niektóre w gorszej kondycji. Piękny zresztą. Po drodze mieliśmy przyjemność zobaczyć Pałac Rogaliński. Potem u rodziny spaliśmy w Poznaniu i następnego dnia ruszyliśmy dalej, czyli w stronę już wschodu, a dokładnie przez piątek, czyli środek kraju, piątek, chociaż to był czwartek, ale byliśmy w piątku. I w tym piątku to jest geograficzny czy geometryczny środek naszego pięknego kraju, jakim jest Polska. Tam chwileczkę się zatrzymaliśmy i muszę powiedzieć, że tutaj można powiedzieć od Poznania, jak wyjechaliśmy, tylko z Poznania zaczęło lać i cały czas lało. W piątku lało, aż potem skierowaliśmy się w stronę Kielc i przed Kielcami w Zagnańsku, bodajże miejscowość taka, gdzie zmieści się drugi nasz, czy trzeci punkt, jakim był Dom Bartek. Tamże parę fotek zrobiliśmy się, zlokalizowaliśmy się na Google Maps i jechaliśmy dalej do naszego miejsca lulania. Hotel Stodółka, bardzo polecam, naprawdę fajne warunki, bardzo wygodne łóżka, fajne łazienki. No jedynym mankamentem to tak, że to tam teren nie był ogrodzony i powiem szczerze, że spałem z duszą na ramieniu, o trzeciej się godzinie obudziłem i patrzyłem przez okno, czy mój motocykl stoi. Jak się okazało, stał, nic się nie stało, mimo tego, że teren nie był ogrodzony. Więc rano dzisiaj się pozbieraliśmy i jedziemy w stronę naszego już ostatniego punktu na trasie. Jest to nasz spotkanie naszego takiego kameralnego klubu motocyklowego, takiej grupy, która się zbiera na internecie. Nie wiem, czy widzicie, ale zaczęło właśnie trochę padać. No ale no cóż, nie padało przez pół drogi, jechaliśmy w strojach tych takich przeciwdeszczowych, gdzie nam było bardzo, bardzo gorąco i w tym momencie ściągnęliśmy je przed chwileczką, a tu zaczyna się pogoda burzyć. No i co zrobić? No kurczę, mam nadzieję, że nie będzie padać mocniej. Także także jak wspomniałem, jedziemy. Po drodze teraz widzieliśmy Sandomierz, bo tak bardzo małżonka chciała do tego Sandomierza, więc w tym Sandomierzu byliśmy. Szybkie zwiedzanie mnie zaczęło mnie trochę uzębienie boleć. No i mnie tak trochę pobolewa. I teraz nie polało i teraz znowu pobolewa i tak właśnie mam. No cóż zrobić, no. Także w chwili obecnej jedziemy dalej. Do celu została nam godzina z haczykiem, 72 km. Będziemy jechali właśnie takimi drogami. Mi zależało właśnie, żeby nie jechać jakąś główną trasą, tylko właśnie takimi bocznymi drogami. Czemu nie filmowałem całej trasy? No z paru powodów, a przede wszystkim powodem tego jest, że teraz się dopiero dowiedziałem, że po prostu zawsze mówię, ale wieje i tak nieprzyjemnie siedzi, ale tak naprawdę powodem właśnie tego wiania była, raczej tej nieprzyjemnej jazdy, była właśnie sama kamera umiejscowiona tu z boku. Sony HDR fajnie filmuje, jestem bardzo z niej zadowolony. Jednakże jej wielkim bólem jest to, że jest to
kamera boczna i rzeczywiście teraz jak jest z boku, to niestety jest mankamentem to, że po prostu ciągnie tą głowę w jedną stronę i jest wielki dyskomfort. Po ściągnięciu tej kamery było lepiej. Pogoda się robi coraz gorzej pada, więc chyba będę musiał ponownie stanąć i odkręcić kamerę, bo nie mam na nią, jak to się nazywa, etui tego ochronnego, więc wypadałoby ją jakoś przed tym deszczem zabezpieczyć. No i to był właśnie drugi pobyt. No wiadomo, jak tam jadę tutaj tam i wam opowiadam po naszej drodze, staram się jechać wolno, ale tak naprawdę no jadąc, no to musimy troszeczkę przycisnąć od czasu do czasu. Więc to powodowało, że ta kamera no źle się jechało z nią, z boku właśnie przykręconą. I tutaj zaczynam się zastanawiać, czy może rzeczywiście kupić jakieś GoPro. Ale czy będę z niej zadowolony? Mam jeszcze w domu dwa SJ-kamy 4000 z Wi-Fi i bez. Żona mówi, że już jestem po prostu maniakiem kamerowym. No ale trzeba będzie chyba coś kupić, jakąś kamerę taką, aby filmować. No przy HDR-ze jest fajnie, przy Soniaku, że wpinamy się zwykłym kabelkiem. A nie, tu mam jechać, przepraszam, tam, jedziemy prosto. Każę przynajmniej teraz jechać prosto. Także będziemy tak jechać. Zrobiliśmy już prawie 1000 km w sumie od domu, jak tylko wyjechałem przez te 3 dni. Może to nie jest jakiś taki wyczyn wielki, bo to wyszło tak, że średnio to tam 300 km dziennie. No wczoraj było trochę więcej, bo wczoraj było ponad 400. Więc trochę tych kilometrów się nam udało nakręcić. Co mogę jeszcze powiedzieć? Motocykl chodzi wspaniale. Kurczę, tylko sobie życzyć takiej jazdy. Żadnych problemów. Spalanie jak na takie obładowanie też w normie, bo generalnie jakoś tak więcej mi nie pali. No teraz mogę powiedzieć, że już więcej na pewno jakaś stacja benzynowa koło Wrześni była, Hawaii się nazywała czy coś. Aż mało miałem i zatankowałem. Kurczę, motor mi nie chciał jechać. Ja się dziwię, patrzę na komputer, a spalanie kurwa. No jadę wolno, a spalanie 4,5, 5, 6. Co jest, kurczę? Na koniec przy zlitrażowaniu wyszło, że pierwszy raz od nowości spalił mi ponad 4 litry, dokładnie 4,03. Zatankowałem potem na drugiej stacji, już spalanie wróciło do normy, 3,5 litra. I jechałem szybciej niż wtedy. No, wina była stacji, więc nie polecam stacji o nazwie Hawaii czy Hawa. Jakoś taka żółta, dziwna stacja. No, generalnie wyglądała niby na stację taką profesjonalną, nie jakąś no name, gdzieś tam kuźwa pan Staszek sprzedaje kuźwa na wiaderka. Tylko rzeczywiście te dystrybutory i to wszystko takie ładne, a sprzedają gówno. I było czuć, że motocyklowi trzeba było więcej gaz odkręcać, żeby on chciał z nami współpracować i jechać. No i na komputerze też było widać, że to spalanie było wyższe. Także taka to przygoda. No, więc jestem bardzo zadowolony z tego wyjazdu. Na razie mam nadzieję, że tak jak jest w tym momencie, tak będzie do końca. Pogoda jest taka w kratkę, dźwięk
jest zimno w sumie generalnie, ale mi to nie przeszkadza, żonie też nie jesteśmy przygotowani do takiej pogody. Ja już też pewne postanowienia przedsięwziąłem, że jak wrócę, to na pewno wymienimy sobie fotel na ten energo, ten komfortowy kupimy. I też najprawdopodobniej będę szukał kufrów do tego motocykla, tak żeby po prostu go w te kufry uzbroić, bo bez kufrów prawda taka, że jest bieda. Na chwilkę zakończę to nagrywanie. Do zobaczenia w następnych wejściach. Pa!